Oczywiście, jak na Aleksego przystało, opierdolił mnie za kradzież. Powiedział, że pogarszam swoją sytuację i przez to mogę mieć kłopoty. Cały on, jak zawsze, dramatyzuje. Uspokoiły go moje zapewnienia, że kiedy tylko wzejdzie słońce, podrzucę Edkowi jego własność. W sumie to moje działania można usprawiedliwić chęcią odbudowania stabilności psychicznej. To forma terapii, bo przecież działam w słusznej sprawie, a mnie nauczono, że cel uświęca środki. Ubrałam czarne ciuchy, by maskować się w ciemności. Aleksy nie musiał robić absolutnie nic ze swoim wyglądem, ponieważ nikogo nie zdziwi, że pielęgniarz, pełniący nocny dyżur, przechadza się po korytarzu. Ustaliliśmy plan działania, wliczając w to środki ostrożności i byliśmy gotowi. Postanowiliśmy iść za melodią ducha, jakkolwiek żałośnie to brzmi. Stawiam stopę niepewnie na zimnej podłodze. Jest tak cicho, tak spokojnie, że zaczynam obawiać się sama siebie. Nie mam pewności, czy wśród tego bajecznego spokoju jestem całkowicie bezpieczna, czy coś nie czai się w grubych fałdach nocy. W dłoni trzymam klucze. Zaciskam palce na metalowych częściach, obawiając się dźwięku, jaki mogą wydać, kiedy się o siebie obiją. Gdzie teraz? Głos Aleksego rozbrzmiewa tuż nad moim prawym uchem. Patrzę w jego stronę, szukając oczami twarzy tego dupka. To ja się tu maskuję, usiłuję nie wydawać dźwięków, postać niewidoczna, a on od tak głośno pyta, gdzie teraz? Chyba go zabiję. Nie słyszę jej. Mówię. Na chwilę zamykam oczy, próbując się skupić i ponownie odnaleźć melodię. Przestała rozbrzmiewać, gdy wyszliśmy z pokoju. Zaczynam rozważać, czy prawdopodobne jest, by dźwięk dochodził właśnie stamtąd, ale przecież, kiedy byłam w bibliotece, odgłos wydawał się głośniejszy, bardziej realny. Hanna! Zastygam w bezruchu. Ten ton, tak, to pierwsza oznaka, że z Aleksy zaczyna traktować mnie jak wariatkę. Może mówić, że wierzy, ale widząc mnie, gdy usiłuję usłyszeć piosenkę, której nikt inny nie słyszy, zdecydowanie straci wiarę. Nie zmuszaj mnie do tego. Brzmi zupełnie jak profesjonalny psychiatra. Jeśli... Moje oczy otwierają się szeroko. Cicho bądź. Wróćmy do... Zamknij się! Wytężam słuch, poszukując w ciszy tego, co przed chwilą usłyszałam. Rozbrzmiała, melodia rozbrzmiała dokładnie z mojej prawej strony. Niewiele myśląc, chwytam Aleksego za rękaw i ciągnę za sobą. Zagłębiamy się w ciemny korytarz prowadzący w stronę schodów na trzecie piętro. Zaskakuje mnie to, jak zręcznie poruszam się w ciemności, a niepokoi to, że co chwilę gubię melodię, która mnie prowadzi. Jest cicha, zbyt zmęczona. Kiedy stoimy już przy schodach, wszystko cichnie. Nie wiedziałam, że cisza może mieć głębsze stadium ciszy, ale właśnie teraz się o tym przekonuję. To jest niewiarygodne uczucie, zostałam pochłonięta przez nicość. Nagle czuję lekkie szarpnięcie. Odwracam głowę w stronę Aleksego, który podchodzi do okna. Nie puszczam go ani na chwilę, nawet kiedy dystans między nami gwałtownie się powiększa. Ukrywa wzrok pod kosmykami włosów, a księżyc oświetla pół jego twarzy. Mogę przysiąc, że widzę, jak niepewność, która go dręczy, ulega personalizacji. Chyba chce zrezygnować. Oglądanie takich scen to dla niego zdecydowanie zbyt dużo. Myślałem dzisiaj o tym, zaczyna. Hanna, wiem, co się stało. Pamiętam twoją historię i myślę, że to wszystko, co cię prześladuje, to twoja przeszłość. Co ty pieprzysz? Nie chcę cię w żaden sposób urazić, ale zawsze byłaś inaczej traktowana, prawda? Jeśli chodzi ci o to, że moi rodzice mnie nie zauważali i byłam przez nich olewana, to po prostu to powiedz. Nie zachowuj się jak typowa baba, nie każ mi się domyślać. Zerka na mnie kątem oka, bierze jeden głęboki oddech. Tak, chodzi o to, że nie traktowali cię prawidłowo.
Masz do nich żal i nie potrafisz im wybaczyć, a skoro to niemożliwe, wszystkie wyrzuty zmieniły się w potwory. Krzyżuję ręce na piersi. Tak, może i ma rację. Może rzeczywiście nienawidzę swoich rodziców za niepoświęcanie mi uwagi. Ciągłe ignorowanie za brak matczynych pieszczot i ojcowskich bajek. Nigdy nie dostałam od nich ciepła, które tak bardzo było mi potrzebne. Wychowałam się sama. Moja moralność ma kręgosłup zbudowany z obserwacji otoczenia, porażek, prób i błędów, ale cieszę się z tego. Nigdy nie byłam szczęśliwa, lecz mi to nie przeszkadza. Naprawdę, nie przeszkadza kompletny brak dzieciństwa. Posłuchaj. Zaciskam zęby, chcąc zamknąć złość w sobie. Po pierwsze, postawiłeś diagnozę zbyt szybko. Po drugie, jest to diagnoza całkowicie błędna. To, co się teraz dzieje, nie wynika z braku czegoś. Więc z czego? Nie wiem, człowieku, ile razy mam ci powtarzać. Jestem jednak pewna, że to nie trauma. To nie zmienia faktu, że wciąż jesteś w zakładzie psychiatrycznym. Okej, jestem, prawda. Potrzebuję specjalistycznej pomocy, ale zastanawiałeś się, dlaczego jestem akurat w tym bloku? Przecież to... Rozkładam ręce. Jest miejscem dla ludzi, których nadzieja dawno umarła. Najcięższe przypadki, dlatego zastanów się, czy ja i moja trauma trafiłybyśmy tu. Dlaczego do A, a nie do bloku D? Rozumiesz? Nie. Jestem chora, prycham. Poważnie chora na głowę. Dokładnie tak twierdzą wszyscy dookoła. Teraz mam okazję przekonać się, czy rzeczywiście mi odbiło. Nie mam żalu o moje dzieciństwo, chuj mnie ono obchodzi. Nie przeklinaj. Aleksy, gdybym wiedziała, co sprawia, że mam psychozy, gwarantuję ci, że skończyłabym ze sobą, ale wciąż żyję, bo nie mam pewności, czy moja szansa na normalne życie całkowicie zniknęła. To żadne wytłumaczenie. Zagryzam wewnętrzną stronę policzka. Z każdą kolejną chwilą robię się bardziej wściekła. Ignoruję już wszystko wokół, skupiając się jedynie na swoim niepohamowanym gniewie. Mam ochotę w coś uderzyć tak mocno, że połamią mi się wszystkie kości. Mam ochotę zacząć wrzeszczeć, piszczeć i drapać powietrze, ale niespodziewanie wszystko robi się spokojnie. Zaczynam się lekko trząść. Nasiliła się. Słyszę teraz tę melodię bardzo wyraźnie, choć złość ciągle przysłania mi myśli. Rezygnuję z szukania odpowiednich słów, by przekonać Aleksego. Zamiast marnować czas na głupie tłumaczenia, podchodzę do niego i przenoszę wzrok na okno. Stara konstrukcja bloku D pochłania całą moją uwagę. To tam jest, szepczę. Co tam jest? Piosenka. Aleksy spogląda w tę samą stronę. Chcesz przejść do innego bloku? Tu nic nie znajdziemy. Zaciskam palce na pęku kluczy. Wiesz, że nie możemy wyjść z budynku w nocy, prawda? Nawet jeśli masz klucze, wyjście jest monitorowane. Czuję, jak ostre końce metalu ranią wewnętrzną stronę mojej dłoni. Muszę się tam dostać. Niewykonalne. Denerwuje mnie jego pesymizm i racjonalizm. Wszystko jest wykonalne. Trzeba tylko pomyśleć nad właściwym sposobem. Nie wiem, czy jeszcze nie pojął, że świat nie zawsze opiera się na zasadach zdrowego rozsądku, czy może jest po prostu głupi. Tym samym zauważam, jak bardzo się zmienił. Kiedyś był człowiekiem o szerszych horyzontach, uciekał od przyziemnych spraw, no ale z drugiej strony jesteśmy obecnie w psychiatryku, więc... Kiedy jest zima, a trzeba coś lub kogoś przetransportować do innego budynku, personel używa korytarzy piwnicznych, które łączą wszystkie bloki. Kiedy kończę mówić, wzrok Aleksego wbija się w mój profil. Mogę przysiąc, że gdybym wyciągnęła przed siebie rękę, mogłabym dotknąć jego przerażenia. Chcesz zejść do piwnic w środku nocy, do piwnic, które są plątaniną Bóg wie gdzie prowadzących przejść? Podobno nie boisz się ciemności, podobno również nie wierzysz w duchy. Ale wierzę w prawdopodobieństwo zgubienia się. Niemożliwe. Rysuję w głowie plan budynków i układ przejść. Po chwili mam już pełen obraz.
To naprawdę prosta konstrukcja. Wystarczy, że najpierw pójdziemy prosto, potem w lewo i pierwszym korytarzem w prawo. Ciemność komplikuje sprawy. Ciemność nas osłania. To będzie dziecinnie łatwe. Przecież mamy klucze. Tak, wzdycha. Mamy cholerne klucze.